Następnie Jezus zabrał ze sobą Jana, Jakuba i Piotra i poszli na górę modlić się. A gdy się modlił, jego twarz zmieniła wygląd, a jego szaty stały się olśniewająco białe. Nagle zjawili się dwaj mężczyźni obok niego. Byli to Mojżesz i Eliasz, otoczeni niebiańską chwałą. Wypełnisz cel wyznaczony przez Boga. Umrzesz w Jerozolimie. Kiedy schodzili, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, jak to dobrze, że tu jesteśmy. Rozbijemy 3 namioty. Jeden dla ciebie. Gdy Piotr to mówił, pojawiła się chmura, niebo nagle pociemniało. Trzeci dla Eliasza. Uczniowie przerazili się, a z góry rozległ się głos: To jest mój syn umiłowany. Jego słuchajcie.